puszek, jaki ty jesteś wyciszający. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Dzisiaj przede mną fajne zadanie, bo mam do zaprezentowania świetne wędki do Federa, a mianowicie serię Ascension. Wiele osób nas pytało o te wędziska, więc mam nadzieję, po tym filmie wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Ja wam opowiem o poszczególnych wędziskach. Zapraszam na film. Niespodzianka. Mam ze sobą wędkę Ascension, najkrótszą z sióstr. Wędkę o długości 3,20, dwuczęściowy, piękny feeder. I to wędzisko jest do wygrania w konkursie. Co zrobić, żeby wygrać takie wędzisko? Po pierwsze, trzeba subskrybować kanał Preston Innovations Polska na YouTubie. Po drugie, pod tym filmem kliknąć łapkę w górę. Oraz pod tym filmem pozostawić komentarz. I proszę was, wpiszcie w komentarzu, gdzie, na jakie ryby byście zabrali to wędzisko i jakie ryby chcielibyście na nie łowić. Prosty temat. Spośród komentarzy wybierzemy jeden i szczęśliwiec, który stworzy ten komentarz, zostanie przez firmę Preston Innovations nagrodzony tym oto federem. Zapraszam do udziału w konkursie. Ascension to jest kompletna seria wędzisk do federa klasycznego. W serii znajdziecie 5 różnych wędzisk o długości 3,20, 3,40, 3,60, 3,80 oraz 4 metry. Dwie najkrótsze wędki, czyli 3,20 do 30 gramów oraz 3,40 do 40 gramów, to są kije dwuelementowe. Natomiast pozostałe wędziska to są wędziska trzyczęściowe. Wędka 3,60 ma ciężar wyrzutu do 60 gramów, wędka 3,80 do 80 gramów, natomiast 4-metrowy najdłuższy kij ma ciężar wyrzutu do 120 gramów. Każde wędzisko ma w zestawie 3 zapasowe szczytówki. Wędki 3,20, 3,40 oraz 3,60 mają szczytówki o średnicy 2,5 mm i w zależności od długości ugięcie tych szczytówek wynosi od 0,5 uncji do 2 uncji. Natomiast kije najdłuższe, czyli 3,80 oraz 4-metrowe wędzisko, mają szczytówki o średnicy 3,5 mm o ugięciu od 2,5 uncji aż do 5 uncji. Każde wędzisko ma taką łączoną, bardzo wygodną rękojeść, tutaj z taką płaskim elementem, który ułatwia trzymanie wędziska podczas holu. Rękojeść składa się z pianki EVA oraz korka. Uchwyt kołowrotka jest bardzo wygodny, bardzo dobrze trzyma kołowrotek, a po zamontowaniu kołowrotka bardzo wygodnie leży w dłoni. Długość dolnika jest dopasowana do każdego wędziska indywidualnie. W wędziskach krótszych dolnik jest krótki, natomiast w najdłuższych federach jest odpowiednio dłuższy, żeby było wygodniej zarzucać zestaw na dużą odległość. Wędziska są wyposażone w świetny blank węglowy, wykonany z włókna węglowego wysokiej jakości, z taką subtelną grafiką. Ona nie jest nachalna, delikatna. Czarny lakier położony na blanku, do tego delikatne napisy, wyraźnie oznaczony każdy model. Bardzo przyjemnie się to prezentuje dla oka, ale oprócz tego akcja tych wędek jest niesamowita, bo konsultanci oraz inżynierowie z Prestona, którzy zajmowali się przygotowaniem tej serii wędzisk, pochylili się nad każdym wędziskiem z tej serii indywidualnie. Ich akcja została dopasowana do konkretnych celów, do których mają służyć. Ta akcja jest świetna, bo łączy w sobie dwie takie przeciwstawne funkcje, a mianowicie ma świetną akcję podczas zarzucania oraz piękne ugięcie podczas holu ryby. Blank jest uzbrojony w wysokiej jakości przelotki, przez które bardzo gładko przechodzi żyłka lub plecionka i te przelotki nie niszczą linki. Uzbrojenie też zostało dopracowane do każdego modelu. Modele
najkrótsze, czyli 3,20 i 3,40 oraz 3,60 także, mają, powiedziałbym, takie przelotki o tradycyjnej budowie, dwustopkowe przelotki. One są wystarczające do zarzucania zestawu, powiedzmy, do 50, no być może tym wędziskiem najdłuższym do 60 metra. Natomiast w wędziskach dłuższych, czyli 3,80 oraz 4 metry, zostały już wykorzystane przelotki, które są dedykowane do zarzucania zestawu na duże odległości. One mają taką specjalną budowę, która zapobiega splątaniu podczas zarzucania. Najkrótsze wędzisko w serii 3,20 dwuelementowy fiderek, no to jest taka wykałaczka, tak bym to określił. Delikatny fider do łowienia, no do 25 metra powiedzmy. Nie będę mówił jakiej wielkości ryb, bo to wędzisko ma wystarczającą moc, żeby nawet jak zatniecie 2-3 kg leszcza, to bez problemu Wam się uda tą rybę wyholować. Natomiast jeżeli będziecie łowić małe ryby czy średnie ryby, no to będzie świetna wędka, bo ona będzie bardzo ładnie uginać się pod ciężarem tych niewielkich rybek, więc Wasza skuteczność podczas holowania będzie bardzo duża. Także to jest wędzisko do łowienia do 25 metra, głównie małych i średnich ryb. Wędzisko 3,40 zostało przewidziane do łowienia już na troszkę większym dystansie, ale też z zastosowaniem cięższego koszyczka, czyli już gdzieś w rzekach do, powiedzmy, 25-30 metra. Jeżeli ktoś no świetnie zarzuca, to nawet powiedziałbym, że jest w stanie tym zarzucić nawet na 40 metr. Do tego wędziska można używać koszyczki nawet 40-gramowe, więc to jest świetne wędzisko, powiedziałbym, bardzo uniwersalne, zarówno do łowienia w kanałach, wolno płynących rzekach, jak i zbiornikach. Wędzisko 3,60 do 60 gramów, uniwersalne wędzisko, taki powiedziałbym najbardziej popularny feeder, no do wielu zastosowań. Według mnie można nim łowić bardzo powtarzalnie na dystansie 50-55 metrów, a jeżeli ktoś ma świetne rzuty, no to nawet na 60 metrach. Bardzo celnie tym wędziskiem się zarzuca, ale po zacięciu ryby on bardzo ładnie się ugina i świetnie trzyma rybę. Doskonałe do łowienia w kanałach na większej odległości, w rzekach o średnim uciągu, w zbiornikach na bardzo dużym dystansie, więc wędka do bardzo wielu zastosowań. Z wędziskiem 3,80 wybrałbym się, przypuszczam, na dwa typy łowisk, a mianowicie pierwsze to są na pewno rzeki i miejsca, gdzie trzeba zastosować koszyczek cięższy jak 60 gramów, czyli takie koszyczki 60, 70, 80. To wędzisko jest stworzone do takiego łowienia, a także do łowienia dystansowego, powiedzmy do 75 metra. Także przy takim łowieniu ta wędka będzie doskonała. Najdłuższy kij 4-metrowy do 120 gramów, no to już jest solidny feeder do łowienia na bardzo dużym dystansie. Myślę, że spokojnie tym wędziskiem można zarzucać zestaw nawet na ponad 80 metrów, a także łowić w rzekach, gdzie trzeba zastosować koszyczki ponad 100-gramowe. Jak widać, feederami z serii Ascension można obsłużyć łowienie na wszelkiego typu łowiskach przy użyciu federa klasycznego. Dlatego uważam, że to jest kompletna seria. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Mam nadzieję, że ci, którzy szukali wędziska do federa w tej serii, znajdą wędzisko dla siebie. Mało tego, jestem przekonany, że na pewno któreś wędzisko z tej serii będzie Wam odpowiadać. Ja uwielbiam łowić federami z tej serii, mimo że to nie jest flagowa seria w Prestonie, natomiast uważam, że to są świetne wędki. Ich stosunek jakości do ceny jest doskonały, jakość jest topowa, cena jest przystępna, więc polecam te kije i do zobaczenia w następnym filmie. Ziutek, weź jeszcze takie uuu.